Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, jest to kolejny odcinek, który nagrywam dla Was na zapas, więc jeżeli będziecie mieli jakieś porady, to zastosuję się do nich od 32 odcinka bodajże, bo ten już jest chyba 30. Ostatnio byliśmy u Umbraka, ale szczerze mówiąc nie dowiedzieliśmy się od niego kompletnie nic, tak bym to ujęła. I w sumie nie wiem, czym możemy się zająć. Tak a propos, czy ja mam 5 paczek z bronią, bo będą mi przydatne? Mam aż 8, dobra. O co ja się martwię? Nie mam zielonego pojęcia. Bo chciałabym się zająć kwestią buntowników w tym miejscu. Wszystko jest możliwe. I szczerze mówiąc, zastanawiam się... Naucz mnie tego, co wiesz. Teraz, kiedy już zdobyłeś nasze zaufanie, nauczę cię podstaw sztuki szamanów. Użyj tej wiedzy, aby bronić miasta, Mora. Dobra, ja bym chciała dodatkowe może punkty doświadczenia, chociaż chyba nie, niepotrzebne mi to jakoś bardzo. Ale tak, przejdziemy się zobaczyć, czy tutaj jest wszystko ogarnięte przeze mnie. Wydaje mi się, że w tej części także. Został nam tylko ten obóz z tymi niewolnikami, tam gdzie pracują. Tak najbardziej i... No i kwestia samego w sobie Inoga, którego już tutaj mieliśmy gdzieś, bo mnie zagadał. Z tego on jest buntownikiem, jak już dobrze wszyscy wiemy. I teraz wypadałoby z nim pogadać i wziąć od niego zadanie. I to nie jedno. Co możesz mi powiedzieć o tym mieście? Silden leży w pobliżu przełęczy do Nordmaru. Kiedy rozpoczęła się wojna, orkowie przekroczyli góry, maszerując z północnego wschodu. Dlatego Silden było pierwszym zdobytym przez nich miastem. Od tamtej pory nie było tu żadnych dużych bitew. No, to dobrze wiedzieć, że Silden było w sumie pierwsze. Czym się zajmujesz w tej dziurze? Nie ma tu zbyt wiele zajęć. Czekamy z pozostałymi najemnikami, aż coś się wreszcie stanie. Jesteś najemnikiem orków i nie masz nic do roboty? Pewnie, że mam. Chwytamy zbiegłych niewolników. To trudna praca. W tych gęstych lasach niełatwo znaleźć uciekinierów. Opłaca się tu polować na niewolników? Aż za bardzo. My, najemnicy, niemal walczymy między sobą o ten przywilej. Czasami nawet specjalnie wypuszczamy niewolników, żeby potem móc odebrać nagrodę za ich schwytanie. Najemnicy pomagają niewolnikom w ucieczce? Nigdy tego nie słyszałeś, jasne? Jeśli orkowie to wywęszą, już po nas. Nie jesteś najemnikiem, jesteś buntownikiem. Cholera, ja i moja wielka gęba. Co teraz zamierzasz? Jeszcze nie wiem. Przyłącz się do nas. Przydałby nam się ktoś taki jak ty. Chcę ci pomóc. Nareszcie ktoś, kto ma odwagę się zaangażować. Kiedy buntownicy planują swój atak? Tu w Silden orkowie stanowią mniejszość, a jednak Umbrak wciąż trzyma się u władzy. Musi mieć w zanadrzu jakiś potężny argument, skoro wszyscy tak się go boją. Przede wszystkim musimy się dowiedzieć, co to jest, zanim rozpoczniemy powstanie. Umbrak rządzi w Silden. Dobra, czyli musimy jeszcze z Umbrakiem trochę pogadać. A co ze zbiegłymi niewolnikami? Ci, których nie zjadły dzikie bestie, ukrywają się gdzieś na północy. Ktoś musi ich zabrać do naszego obozu. To w lasach, niedaleko przełęczy. Tam zajmie się nimi niejaki Freeman. A co z bronią? Widziałem tego sporo w młynie przy rzece. Było tam chyba z 5 zestawów broni. Gdybyśmy je zdobyli, byłby to dla nas ogromny krok naprzód. Mam broń, której potrzebujecie. Jesteś dobrym człowiekiem. Przydałby nam się ktoś taki. Więc kto jest waszym przywódcą? Mój brat, Anok. Wraz z garstką ludzi ukrywa się w lesie. Ktoś musi mu powiedzieć, że potrzebna nam pomoc. Dobra, mamy nowe zadania i chyba dzięki temu będziemy mogli już założyć nowy pancerz. Ja też bym chciała wziąć tutaj od Umbraka to zadanie jednak, żeby tego Anoga zabić. Dlatego, że dostaniemy darmowe punkty doświadczenia, konkretnie 1000 za wyprowadzenie Grompela z miasta.
Znaczy wyprowadzenie. Wtedy po prostu on powie, no idź do Grompela i Grompel ci powie, gdzie szukać tych buntowników. I to się przyda. Orkowie stanowią tu mniejszość. Nie boisz się powstania? Nie. Mory zbytnio się boją tortur, aby się na to zdecydować. Podczas ostatniej wojny dopracowałem swoje metody. Chętnie pokażę ci, o co mi chodzi. Nie trzeba, dobrze rozumiem. Mhm. Dobra, w sumie możemy to zrobić, ale to nie spieszy mi się jeszcze. Na razie pochodźmy tutaj po tej okolicy. No i tak, i mamy informację, to od razu można było Inogowi powiedzieć, ale skoro mamy już 50 punktów reputacji u buntowników, u całej w sumie frakcji, to udajmy się do Vanguardu i kupmy sobie nowy pancerz, czyli ten ceremonialny. Powinien był wiedzieć. Bo zanim ja założę ten pancerz paladyna, no to trzeba będzie odbijać miasta i tak dalej, a to ja nie piszę się na razie na to. Dopiero później, dopiero jak będziemy już w sumie kończyć sprawę związaną tutaj chyba... No na pewno po Warancie, bo tam są też jeszcze orkowie. Nie chcemy, żeby mnie zaatakowali. Ty miałeś chyba ten pancerz. Nie, ty masz pancerz paladyna. Nie ma mowy. Najpierw musisz udowodnić, że jesteś godzien. Kto miał ten ceremonialny? Dobre pytanie. Ała, dostałam. Od życia. Kto ten ceremonialny sprzedawał? Tutaj chyba ten gościu. Któryś, nie? A nie ty przypadkiem? Jest, pancerz ceremonialny. 99 tysięcy. To zrobimy tak. Kilo w jeden możemy opchnąć. Te rzeczy możemy sprzedać. Topór rzeźnicki nie będę używać. Wielkie topory, te rzeczy. To nie będzie problem, wierzcie mi, uzbierać pieniądze. Strzały to samo. Zostawimy sobie tylko miecz paladyna i tą tarczę paladyna. Tutaj te po jednym pierścionku sobie zostawię. Chociaż prawda jest taka, że powinnam zrobić tutaj jakiś mały research, bo i tak połowy nie używam. I tutaj grabie. Kosztowności, kufel, takie pierdółki to na pewno. Łopat mam aż zbyt wiele, wystarczy mi jedna łopata. Kielichy. Szczerze mówiąc, to resztę złota będzie można nawet dołożyć. Patelnia to raczej nie, jeden młot kowalski. Chochle, czarne robary. W sumie butelkę też mogę sprzedać. Co my tu jeszcze mamy? Pęcherz z trucizną. W Warancie wielki popyt, dobra, okej. Okay. Ruda żelaza. Na razie chyba już tutaj zostawimy te przedmioty, co mam. Zrobimy dołóż złoto i handluj. 28 tysięcy mam. Plus teraz, jak założymy... No to jest niezły boost. Fajnie się prezentuje ta zbroja. Od razu możemy tam sprzedać. Bo nie ma co trzymać tego wszystkiego bez sensu. I mamy w sumie tyle kasy, ile mieliśmy na początku. Jakby wam tutaj pokazać, najlepiej by było wam pokazać przy podnoszeniu kamienia młyńskiego albo przy używaniu chyba kowadła? Nie wiem, ewentualnie tak też możecie się przyjrzeć. W sumie to mało ważna rzecz. Jak zrobimy tak, to nie. Dobra, to co? Wracamy do Silden. I teraz by się przydało jeszcze ulepszyć ten pancerz, ale to jeszcze trochę czasu. Potrzebujemy nowy poziom do tego. Dobra, Silden, gdzie jest ta strzała? Tu jest. Nie, no fajnie, cieszę się. Teraz troszeczkę, no, trzeba będzie pozbierać na pancerz paladyna. Tej reputacji będzie mało, bo prawdopodobnie, no, Silden będzie ostatnim miejscem, a później już wyruszymy do Warantu. Tutaj by się przydało zapotykowi ten puchar wziąć, zabrać. Tu jest ten Grompel. Dobra, bo ja do Inoga chciałam się udać, bo mamy pierwszą informację. Dalej tutaj siedzisz? Jesteś tutaj, dobrze. Znam tajemnicę Umbraka. No, i co to jest? Jakiś potężny magiczny artefakt? Umbrak był w czasie wojny szczególnie brutalnym przywódcą. Nikt nie chce go rozgniewać,
Wszyscy się boją, że skończą jak jego ofiary. A, dlatego tak go słuchają. Umbrak musi zginąć, albo nigdy nie będziemy wolni. A co z tobą? Odważyłbyś się zabić Umbraka? To ork, nie jakiś półbóg. Dobrze, więc podążymy za tobą, kiedy tylko dasz nam sygnał. Nie, nie denerwuj mnie. Kurde, dobra. To niedobrze, bo ja się nie zapisałam chyba w ogóle w tym odcinku jeszcze. Czy ja mam rację? Powiedzcie mi, że ja nie mam racji. Gdzie ten zapis jest? Dobra, moi drodzy, jesteśmy już w Silden. I teraz w sumie... Tego nie damy, bo to będzie dla orków. Okręt doskonały to, nie? To nam się anuluje w pewnym momencie. Anok potrzebuje pomocy. Dobra, no do Anoga trzeba się udać. Tylko może byśmy zaczęli właśnie od kwestii tego Grompela jednak. Tutaj wiemy już, że do Inoga na razie nie ma co iść, bo rozpętamy przepędzanie orków z Silden. Ale... To wiecie co, bo ja nie byłam jeszcze w tym obozie niewolników, a to miał być mój priorytet na dzisiaj. Szczególnie, że tu jeszcze została jedna mini reputacyjka do Silden, której nie ogarnęłam niestety. Tu jest zapotek. Ja bym chciała się... Ognisty puchar. Dobra, udało się nam. Nie ma tu nic ciekawego. Dobra, to nie. Z zapotekiem w sumie możemy pogadać. Tylko tu jest jeszcze jeden strażnik. Gdzieś. Cóż, no to mamy problem. Tylko gdzie on był? A nie tu przypadkiem? Może lepiej nie zdoła. Jest. Jak leci? Nie zdołaliśmy więźniów, to poniżające zajęcie. Wolałbym wziąć udział w jakiejś bitwie przeciw wam, morom, niż was pilnować. Dobrze, stań się obwijać. Wszystko jest możliwe. Czym zajmują się ludzie w obozie więziennym? Mory rąbią leżą na opał. Zaopatrujemy wszystkie okoliczne miasta w krainach centralnych. Naprawdę myślisz, że... Wolałbyś pełnić wartę gdzie indziej? Oczywiście. Szczególnie w mieście. Pilnowanie miejskich murów to znacznie godniejsze zajęcie. Wiem, człowieku. Denpok potrzebuje strażników w mieście. Przyjmę tę pracę. Daj znać Denpokowi, dobra? Dobra, na spokojnie. Tutaj mamy Nordmarczyka, ale jego kwestią to w ogóle zajmiemy się kiedy indziej. Tu jest jeszcze Jerek. On też jest buntownikiem. I co? Aresztowali ciebie? Co? Witaj w pace, brachu. Wiesz co, przesadzasz troszkę. Za co siedzisz? Próbowałem ukraść ognisty puchar z kufla pewnego orka. Oczywiście zostałem złapany. No i trafiłem tutaj. No my już mamy ten ognisty puchar. Opowiedz mi o ognistym pucharze. Nie wiem o nim zbyt wiele. Nie jestem magiem ognia. Orkowie zabrali mi puchar i oddali go zapotekowi na przechowanie. Nie wiem, czy wciąż jest w chacie zapoteka. Teraz jest już w mojej kieszeni. Ten obóz nie przypomina więzienia. Nie daj się zwieść pozorom, bracie. Orkowie obserwują nas na każdym kroku. Czemu nie zwiejesz? I gdzie miałbym pójść? Przed patrolami orków można się ukryć tylko na północy. Ale tamtejsze lasy są bardzo niebezpieczne. Mnóstwo w nich dzikich bestii. Boisz się zaryzykować? Chcesz do końca życia być niewolnikiem? Nonsens. Po prostu uważam, że nie ma sensu uciekać. Kilku już próbowało. Daleko nie zwiali. Musisz wystąpić przeciw orkom, bracie. Potrzebujecie czegoś? Orkom uciekło kilku niewolników. Nie są tym zachwyceni. Za karę postanowili nas głodzić. Załatwię wam coś do jedzenia. Świetnie. Porozmawiaj w mieście z kucharzem Gambalem. Dostarcza orkom pieczeń. Powiedz mu, że nas głodzą. Naprawdę? Tego nam trzeba. Przestań. Tak jest już. Gambal, ten zdziwaczały drań, to twój kumpel? Tak, przyjaźnimy się. Nie przepada za nieznajomymi, ale to dobra dusza. Rozumiem. Żartujesz sobie? Mam dla was trochę pieczeni. Dziękuję. Ocaliłeś nas od śmierci głodowej. Mam dla ciebie kilka mikstur, bracie.
Dziękuję. Zanim się zadeklaruję, to się zastanowię 5 razy. Będę walczyć z orkami. Więc posłuchaj, wiem, że w głównym budynku znajduje się duży magazyn broni. Potrzebujemy przynajmniej 5 kompletów broni, bracie. Ja nie mam 5 kompletów. Mam 3. W głównym budynku, ale czym jest główny budynek dla was, bo ja już nie wiem. W głównym budynku. W głównym budynku. Lepiej się nie wtrącić. A ten zapotek to tutaj nie miał paczki? Nie. Nie wiem, czym jest dla nich główny budynek, ale być może tutaj na górze jeszcze będą paczki z bronią. Brakuje mi tylko 2, więc znalezienie takiej ilości nie powinno stanowić problemu. Tu jest jakiś alchemik. Tu nie ma paczki z bronią koło ciebie? Oczywiście, że jest. Dziękuję. To jeszcze tylko 1 komplet. Mamy oko na wszystko. Tak, bardzo fajny alchemik, taki niealchemiczny. Tutaj nie macie paczki? Jest. XD. No i o to chodziło. O to chodziło. Jak my stoimy z nowym poziomem? No już niedaleko. To się będziemy mogli ciężkich pancerzy nauczyć i będzie jeszcze fajniej. No jak widać w tej grze jest paczek z bronią pod dostatkiem, tylko trzeba się dobrze porozglądać. To jest rzecz, którą już aktualnie teraz zauważam z biegiem czasu. Gdzie ten gościu poszedł? To ta sama stara śpiewka. Tylko tego nam trzeba. On jest tutaj, nie? Tam jest, dobra. Dobrze ci razem. Mam dla was broń. Świetnie. Daj nam znać, kiedy mamy uderzyć. Kiedy zaczniesz walczyć z orkami, pomożemy ci. Mikstura. Dobra, wy na razie jesteście na zielono. Dobrze, no fajnie. A gdzie jest zapotek? W chacie siedzi? Tak jest. Jeszcze z nim nie rozmawiałam, więc ogarnijmy tę sprawę. Czego chcesz? Nie widzisz, że przeszkadzasz? No nie za bardzo. Co to za obóz? Idiota. Przecież widać wyraźnie. To więzienie. Takie mory jak ty trafiają tu, gdy sprawiają kłopoty. Kto tu jest szefem? Ja. A więc to ty jesteś panem tego miasta? Nie, oczywiście, że nie. Umbrak przewodzi tej zapchlonej dziurze. Mam jednak nadzieję, że już niedługo. Jak leci? Kiepsko. Wy, mory, nie słuchacie głosu rozsądku. Buntujecie się. Zamiast pracować dla mnie, wolicie być rozrywani przez dzikie bestie. Dobra, tu zrobimy zapis, bo nie chcę brać zadań, które się potem anulują. Chciałbyś pewnie zająć miejsce Umbraka. Umbrak to mięczak. Mory w mieście mają zbyt wiele swobody. Umbrak wydaje się być bardzo popularny. Popularny? Każdy ork i każda mora w tej dziurze się go boi. Nie wierzę jednak w opowieści o jego heroicznych czynach. Wyzwałbym go na pojedynek, gdybym mógł. Dlaczego nie możesz wyzwać Umbraka? Przez tego przeklętego szamana Grompela. Umbrak nic nie zrobi, nie zapytawszy go o radę. Można powiedzieć, że tak naprawdę to Grompel włada miastem. Dobra, to wiemy, że nie bierzemy zadania na razie. Dzikie bestie rozrywają twoich niewolników? Zgadza się. Idioci uciekają w góry, gdzie pożerają ich wilki. Niewolnicy uciekają? Z twojego obozu? Tak, do diabła. Niech no ja tylko dorwę tego, kto ich uwolnił. Możemy go wydać. Większość niewolników przecież pracuje. To prawda, ale tylko dlatego, że ich do tego zmuszam. Dobra, nie będziemy zabijać tego, nie będziemy sprowadzać więźniów i nie wydamy Inoga. To jest taka rzecz. Dobra, czy ja już tutaj ogarnęłam wszystko, co chciałam? Do Denpoka jeszcze pójdziemy i możemy chyba pogadać z Umbrakiem, no z Grompelem potem. I pójdziemy do Anoga dowiedzieć się, co tam. Gankra zostanie w mieście. Dobra robota, dzieciaku.
O, fajnie, nowy poziom. No to teraz udamy się... Nie, nie musimy się udawać do Redok, bo tu jest kowal. No. Jak właściwie używać ciężkich pancerzy? Większość ludzi popełnia błąd, źle zakładając zbroję. Wszystkie elementy zbroi muszą być porządnie połączone. Tylko niezbyt ciasno, żebyś mógł się ruszać. Ale na tyle ciasno, by nie zostawiać odsłoniętych miejsc. Dobra, no i fajnie. I teraz już mamy... No i patrzcie od razu, jak się zbroja polepszyła, ochrona. Chociaż nie powiem, jest to troszeczkę znerfione chyba. Bo było lepiej, z tego co pamiętam. Ale i tak jest dobrze. Nie mam co narzekać chyba. 8 punktów nauki jeszcze mam. W co by to można było wydać? Zbieramy chyba na wytrzymałość wilka, bo tam trzeba było 18 akurat, więc jak będzie kolejny, to się nauczymy. Akrobatyki można się za darmo nauczyć i nie wiem, czy nie będę chciała tego darmowego sposobu. Odporność na gorąco się przyda dopiero, jak będziemy szli do Warantu, czyli jeszcze chwilka. Myślę, że kolejny odcinek dopiero. Paladyn, regeneracja, walka dwoma ostrzami to mnie nie obchodzi, zabójca orków to dopiero w Nordmarze się nauczymy. Kucie broni. Tego można by się było nauczyć, ale tu się jeszcze wstrzymam. I przydałoby się dać trochę w energię życiową, ale na razie będę trzymała jednak te punkty na tą wytrzymałość wilka. Dobra, to wiecie co? Powiemy, że zrównamy z ziemią ten obóz buntowników, chociaż to zadanie się później anuluje, ale chcę dostać expa za zadanie z Grumpelem, tak jakby. Przybywam, aby ci służyć, wielki panie. Czyżby? To już żeśmy słyszeli. Co mogę zrobić, aby ich przekonać? Mogę coś wiedzieć. Tak, to będzie coś w sam raz dla kogoś takiego jak ty. Za przełęczą prowadzącą do Nordmaru znajduje się obóz buntowników. Chcę głowy jego przywódcy. Gdzie znajdę ten obóz buntowników? Cała banda buntowników gdzieś tu się kryje. Utrudniają nam dostarczanie zapasów do Nordmaru. Tej zbieraninie przewodzi Anok. Idź go zabij, gdy padnie ich wódz. Inni szybko skapitulują. Spytaj mego doradcy, szamana Grumpela. On pomoże ci je znaleźć. No właśnie o to mi chodziło. Bo wtedy dostaniemy dodatkowe punkty doświadczenia. Chyba 1000 jest za to, żeby iść po prostu z Grumpelem ten kawałek. To jest też szansa na to, żeby go wtedy zabić, ale ja na razie tego robić nie będę. Umbrak kazał mi zabić buntownika Anoga. Musi ci naprawdę ufać, skoro dostałeś tak odpowiedzialne zadanie. Czemu sami nie szukacie Anoga? Ktoś musi pilnować obozów z niewolnikami. Wielu niewolników, wiele kłopotów. Nie mamy wolnych ludzi. Gdzie mam szukać buntowników? Nie powiem ci, gdzie się ukrywają buntownicy. Ale mogę powiedzieć, z jakiego kierunku atakują. Pokaż mi drogę do buntowników. Dobrze, chodź ze mną. No i właśnie jak widzicie, jest tutaj zadanko normalnie. Grumpel, proszę cię, chodź. No chodź, idę za tobą. No i dobra, o to mi chodziło. I teraz już w sumie zaczniemy robić zadania dla buntowników. Tylko wiecie, tak... No nie wszystkie. Tylko na pewno kwestie tych niewolników by się przydało ogarnąć, najlepiej dzisiaj. Dodatkowo... inne rzeczy. Buntownicy zawsze atakowali z tamtych lasów. Muszą się ukrywać gdzieś na górze. Życzę ci szczęścia. Będziesz go potrzebować. Dobra, dziękuję serdecznie. Mamy dzika i to nie jednego zresztą, aż 3 dziki. Dobra, to widzę, że nie działa za bardzo. No co jest? Czasami mam wrażenie, że bezi w ogóle, ja nie wiem. Jeżeli ja nie napierniczam, to po prostu jest żart. Dobra, trójeczka. I w sumie tu się możemy przejść ten kawałek też, zwiedzić.
My w sumie już tutaj chodziliśmy, w tej okolicy. Tych buntowników, no to musimy najpierw zadanie na nich zgarnąć, żeby pomóc. Tu też w sumie warto się poprzechadzać. Przy tej wodzie. To jest po drugiej stronie, tam był ten nosorożec, którego nie zabiłam, no właśnie. Tu jeszcze sporo tych przeciwników żyje. Masakra, no. No i tutaj już widać w sumie pierwszych buntowników, to nie jest trudne, żeby do nich gdzieś tam trafić. Tu się można przejść. W sumie spacerowałam sobie też kiedyś tędy. Ale ładne obrażenia weszły. Wiecie co, mamy rozpruwacza, który jest chyba tylko jeden. To może postrzelamy sobie trochę. Okej, jest ich jednak więcej. Ejdź. Topielcy też tutaj widzę, że jest od groma. Wiecie, no, pozwiedzać jest fajnie. Ulecz chorobę. No, tu jest więcej tych rozpruwaczy, tylko że się na mnie nie rzuciły jakimś cudem. To miłe w sumie. Tam jest jakiś kuferek. Słyszę jakieś wilki. Tutaj kolejny kamienny korzeń. No, tu można sporo rzeczy w ogóle znaleźć, jak się tak spaceruje. A, bo tu są wargi, dobra. Tu na spokojnie. Tutaj jest kolejny rozpruwacz. Kolejny jakiś kuferek. Nie, no powiem wam, że naprawdę eksploracja w Gothicu 3 sprawia mi tak dużą przyjemność, że chyba mało która rzecz mi tak sprawia, no. Tam też są już buntownicy. Oni są w sumie po tym lesie, po tej części bardzo rozsiani. W ogóle to robi się wieczór, więc wypadałoby... się przemieścić już. Tutaj też są właśnie buntownicy.
Co się tak skradasz? Spokojnie. Chcę się tylko rozejrzeć. Nie możesz tak tu się pałętać, chłopcze. To niebezpieczne. Gdzie jest wasz obóz? Nie mamy obozu po tej stronie przełęczy do Nordmaru. Okupujemy cały ten cholerny las. A każdy ork, który będzie się chciał tędy przemknąć, gorzko tego pożałuje. Ale jeśli szukasz naszego przywódcy, jego chata jest wyżej na wzgórzach. Kto jest twoim przywódcą? Nasz szef nazywa się Anok i wygarbuje ci skórę, jeśli będziesz z nami zadzierał. Dobra, dobra. Czy ja mogę was pookradać? To chyba nie są wasze kufry. Tylko właśnie jakieś randomowe. Nie przynależące do nikogo. Dobra, no to tędy już tak naprawdę żeśmy sobie przeszli kawałeczek. Tutaj już widzieliśmy właśnie też kolejnych buntowników. No i tutaj warto się poprzechadzać też. Co prawda te tereny są dosyć pustawe. Chociaż mi się wydaje, że my się aktualnie zbliżamy do tych niewolników, których ja już znalazłam. Tak jest, bo to jest ta jaskinia. No i tuż są buntownicy, tylko że to są inni ci. To nie są ci niewolnicy do zadania. Tylko to są ci od tych buntowników typowo. No i tu już w sumie mamy obóz. Ciebie aż wchodzi. Czemu nie? Żartujesz sobie? Wiem, człowieku, wiem. Co tu robisz? Jasne, zajmuję się zbiegłymi niewolnikami. Jest łatwe. Ich coraz więcej. Niedługo zabraknie tu dla nich sobie? Miejsca. Powinien był wiedzieć. Kim są ci uciekinierzy? Ostatnio coraz więcej niewolników ucieka z Silden do okolicznych lasów. Są zdesperowani i nie mają dokąd iść. Pomagam im jak mogę i zapewniam im miejsce do życia. Pomyślę o tym. Porozmawiajmy o złocie. Tak będzie cały czas, to nigdy do niczego nie dojdzie. Jesteśmy tu biedni. Mogę ci dać najwyżej 100 złotych monet za osobę. Rozumiem. Tylko przestań się obijać. Pokaż mi swoje towary. Może lepiej nie zwalaj. Dobra, masz sporo wytrychów, to sobie wezmę. Sam mógłbym ci to powiedzieć. No i do Anoga możemy iść. On jest trochę wyżej. Gdyby to było. Wy chyba nie macie fochanka za te kufry. One w teorii nie są w ogóle wasze. Wiem, człowieku, wiem. Może lepiej nie zwalaj tego na innych. Jeśli on będzie tak cały czas, to nigdy do niczego nie dojdzie. No proszę bardzo, tutaj nawet jakieś ziółeczko jest. Jasne, czemu nie? O, zrobiło się ciemno, wypadałoby się przekimać. Dobrze ci radzę. Nawet chociażby i tu. Jakbyśmy nie mieli dość. To takie łatwe. Dobra, do rana. Tam widziałam ziele pancerza za domem. Dobrze ci radzę. To jest akurat jedna z fajniejszych roślinek, bo daje wytrzymałość chyba. I ta muzyka to mogłaby się już uspokoić. Żartujesz sobie? No to mamy problem. Żartujesz sobie? Tam są jakieś ruiny? Ha, nie przypominam sobie tego, chociaż chyba wiem, gdzie my się mniej więcej kręcimy aktualnie. Tylko tego nam trzeba. Ciebie to nie obchodzi? No, witam cię. Jesteś tu przywódcą? Ale nie wyglądam. Nie, jasne, że jestem przywódcą. Dobrze ci radzę. Chyba nie chcę tego słyszeć. Dobra, a co jeżeli powiem, że Herst chce jego śmierci? Herst Umbrak Silden chce twojej śmierci. Wiem, to żadna tajemnica. Dziwię się tylko, że do tej pory nie przysłał tu żadnego zabójcy.
Ciebie to nie obchodzi. Masz tu niezłe zapasy. To towary należące do orków z Silden. Przechwyciliśmy wszystkie dostawy do Nordmaru. I wszystko trzymamy tutaj. Nic wielkiego. Jak wygląda sytuacja na przełęczy? Podobno jacyś orkowie znów próbują dostać się z Nordmaru do Silden. Moi zwiadowcy zauważyli na przełęczy grupę orków. Mam nadzieję, że nigdy nie dotrą do celu podróży. Jeśli on będzie tak cały czas, to... Myślałeś kiedyś o podboju Silden? Czy o tym myślałem? Atakowaliśmy warownię orków nie jeden raz. Ale czynimy większe szkody, przechwytując oddziały orków, które próbują przedostać się do Silden. Silden potrzebuje twojej pomocy. Wiem o tym doskonale. Co mam zrobić? Nie mogę opuścić tego miejsca. Idź do mojego brata Inoga i powiedz mu, że to on będzie się musiał od tej pory wszystkim zająć. Dobra, daj Inogowi znać. Co ty sprzedajesz? Pancerz Paladyna masz. No dobra. To chyba więcej nie załatwimy. Tych niewolników trzeba znaleźć, tylko że oni są w ogóle w drugiej części... Ej ty! Tego wszystkiego. Dlatego może prędzej tą dostawę lepiej by było. Inogowi pomaga niewolnikom. Orkowa dostawa. Tylko ja nie pamiętam, jak tam się szło. Nie, no dobra, w sumie trochę pamiętam. O proszę, dragrocik. No już chyba wiem mniej więcej, gdzie jestem. Przez chwilę nawet myślałam, że już tu byłam. Dobra, wybaczcie, że ja w takiej ciszy jestem. Ale próbuję się skupić. Okej, wiem już, gdzie jesteśmy. O kurde. Nie spodziewałabym się. Tak, tutaj już mamy to przejście. Chociaż nie, to jest przełęcz do Nordmaru. O, tu jest szczaw. Nie, no dobra, spoko. Tutaj też kiedyś tuptałam, pamiętam. Tędy da się właśnie też do Nordmaru dostać. Ale szczerze mówiąc, najwygodniej do tych orków z tej dostawy to byłoby iść z Okary / z Montery. Ewentualnie sobie potuptać po tych lasach i też dojdziemy. Ach, i ta muzyczka jest taka kojąca dla uszu. A, bo ja się wróciłam teraz, dobra. Czaję. Tak, no my się kręcimy tutaj, to jest bliżej tutaj tego miejsca. Montera. Tu. Tu jest Okara zaznaczona. I ci orkowie... Szczerze mówiąc, to najlepiej jest iść z Montery. I myślę, że moglibyśmy to jeszcze załatwić dzisiaj. Chociaż prawda jest taka, że powinniśmy kończyć ten odcinek, więc wydaje mi się, że zakończymy go po prostu w tym miejscu. Dziękuję Wam w takim razie, moi drodzy, za oglądanie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Ja lecę montować dla Was ten film. Myślę, że kolejny to będzie moment, kiedy ogarniemy kwestię tych niewolników, ogarniemy kwestię dostawy z Nordmaru i będziemy mogli iść już do Warantu.
Tak mi się wydaje. Czyli dokończymy te kwestie w Nemorze, które tam zalegają, bo ich nie skończyłam. Czyli zabicie paladyna Renegata i nowy człowiek dla Nemory. To jest połączone zadanie jedno z drugim. Więc myślę, że to będzie rzecz też na kolejny odcinek, ewentualnie na jeszcze kolejny. Trzymajcie się i do kolejnych materiałów. Cześć!